Witam was, moi drodzy, na kanale Unbridled Buffalo. Ja mam na imię Karolina, znacie mnie prawdopodobnie jako Karol, jako twórcę teorii, jako Army i jako różową blondynkę prawdopodobnie. I dziś jest kolejny odcinek serii, w której gram w grę. Gram w BTS Universe Story, czyli najlepszą grę w moim życiu. I mówię całkiem serio. I w tym momencie w ogóle jestem trochę incognito, bo teoretycznie jestem Army, będę grać w grę BTS, ale mam na sobie koszulkę z Temina. Lubię Temina, polecam Temina jak najbardziej. Comeback Temina to jest w ogóle sztos, więc musicie sobie obczaić, jeżeli jeszcze nie widzieliście, ale ja tutaj nie o tym, bo przystąpmy do gry, bo ja nie mam zielonego pojęcia, co się ostatnio stało. Bo niby wszystko było spoko, niby udało mi się uratować Namjoona i niby nagle w ogóle nie wiadomo skąd, nagle uratowany był Jungkook, nagle uratowany był Jungi. Mam wrażenie, że Big Hit się upewnia, że Army czytają i sprawdzają wszystko, dosłownie wszystko, co wychodzi z BTS, więc jeżeli wyszedł komiks, to wy musicie go przeczytać. Jeżeli wyszły notki, musicie je przeczytać. Ja mam tylko jedną książkę, może zdobyć tę drugą. Bo mam wrażenie, że za chwilę przestanę rozumieć cokolwiek, jeżeli chodzi w ogóle o życie, o BTS i cokolwiek innego. Więc przejdźmy do rzeczy, gramy dalej! Ja już jestem przygotowana, klikam episode 5. Zobaczmy, co będzie dalej. Ejku, nawet nie przeczytałam opisu, jestem tak w ogóle nieogarnięta dzisiaj. Dobra, dalej, dobra. Jesteśmy znowu na stacji benzynowej. Dlaczego? 5 maja 2022 roku, czyli niby brniemy dalej i jeszcze się nie cofnęliśmy. Dobra, minął miesiąc od, prawie miesiąc od momentu, kiedy Jin się zajął problemami Namjoona, że tak ujmę. Ale coś mu nie pasuje. Dobra, Namjoon sobie stoi na stacji. Jin sobie myśli, o jestem na stacji, ale w sumie to nie wiem po co. I nie jest pewien, czy Namjoon będzie szczęśliwy na jego widok. What do I do? Dobra, Namjoon podchodzi do właściciela i mówi, że idzie do domu. Okej, nie spóźni się jutro, no. Dobra, dzisiaj skończył wcześniej. Pytanie brzmi, gdzie on idzie? I ma jakieś podejrzanie dobry humor. No i co? I Jin nagle postanawia go śledzić. Okej. Dobra, idziemy sobie od stacji benzynowej, przechodzimy sobie przez pasy. Wydaje się podekscytowany. I uwaga, nikt się tego nie spodziewał, Namjoon zatrzymuje się przed sklepem z książkami. I co? I on w ogóle nie zauważył, że czyli za nim idziesz, co? Już go zgubił? Okej, fajnie. Właśnie, on miał tam listę książek. O, i znalazł Namjoona. Brawo, Jin. Co? Ej, no teraz jestem oburzona. Właściciele księgarni chcą wyprosić Namjoona, bo co? Bo jest brudny? Namjoon ich kompletnie ignoruje. I nagle Jin ma jakieś wspomnienia. O kryjówce? Jezu, to jest ta kryjówka, która była w BTS Begins. Czemu to wszystko ma taki ogromny sens? Namjoon w momencie, kiedy czyta, skupia się tylko i wyłącznie na czytaniu, nic innego go w życiu nie obchodzi. Jezu, ta grafika jest naprawdę identyczna, oni wyglądają tak samo jak normalnie. Dobra, i pytanie brzmi, czy Jin ma powiedzieć, że Namjoon jest super, czy Jin ma zażartować? Jin ma zażartować, Jin jest Jinem, Jin musi żartować. Teraz sobie to mam takie, co? To
żartem, w sensie, że sprawdza mu temperaturę i pyta się, czy jest chory, bo czyta książki. Ale Namjoon się zaśmiał, więc skoro Namjoon się zaśmiał, to wszystko jest w porządku. Why I read books, I don't know. Na pewno jest jakiś powód. A Jin naprawdę chce wiedzieć. Dla niego czytanie książek jest po prostu nice. I można wypełnić swoje myśli. I czytał oczywiście książkę filozoficzną, bo coś by innego, nie? Oj, Jin też chce to nagle przeczytać, ale super. Dobra, ale co jest dalej? Dobra, rozważa, znaczy myśli o tym, że nam, dla Namjoona to pewnie jest trudne z tą pracą i z tymi rachunkami, z tym wszystkim, w ogóle kupowanie książek. Ale książki znaczą dla niego najwięcej. I absolutnie niczego się nie dowiedziałam za bardzo z tego odcinka. Dobra, lecimy dalej. 7 jest tych odcinków. Lecimy z 6. Może uda mi się 3 zrobić na tym odcinku, w sensie na tym filmiku. I teraz mamy trochę z perspektywy Namjoona, że chce w końcu kupić książkę. Coś jest nie tak ewidentnie z tą właścicielką tego sklepu? Czepia się tego, że on w ogóle dotykał tych książek? I nazwała go brudnym. Ej, no bez przesady. Teraz mi przykro. Ej, no ale ona nie powinna tak postąpić, w sensie... Bez przesady. Co się stało nagle? Alarm? Nagle? Czy co, że nagle niby coś ukradł? Ale przecież on... Serio, i oceniają go tylko po ciuchach. I wmawiają mu, że to ukradł. I co, i nagle... Ale to jest... Jakie on ma smutne życie w tej grze, serio. I co, i nagle dzwoni na policję, o co chodzi? Familiar voice, o co? O, Jin. Jin! Jin go znowu ratuje! Staje po jego stronie. Ale on naprawdę nie powinien być. A znowu leci reflection. On naprawdę nie powinien być traktowany w ten sposób. No tak się nie da. Znaczy tak nie można. Strasznie smutny wątek. Czyli to jest jakby z perspektywy Namjoona, tam to było z perspektywy Jina, to jest z perspektywy Namjoona i on nagle go przeprasza. Nie musisz przepraszać, thank you for understanding. Burza się zaczęła nagle.
Dobra, ale o co tu chodzi? On chce go podwieźć, Jean chce go podwieźć, Namjoon nie chce z nim jechać w ogóle. No, o co chodzi? Nagle biegnie. No dobra, i dobiegł do tego swojego kontenera. Może on nie chce, żeby Jean się dowiedział, że mieszka w kontenerze. Nagle dzwoni jego mama. I dowiaduje się o tym rachunku, który zapłacił Jean. No i nagle się dowiaduje, kto to zapłacił, w sensie jakaś fundacja, tak jak powiedział to Jean. Call the hospital, call the Songho Foundation. Dobra, dzwonimy do szpitala czy do... Dobra, zadzwonimy do Foundation, będzie zabawniej. Ale skąd on... Właśnie, to jest jakieś... jakaś fundacja szkolna? Dyrektor szkoły? Dobra, ja myślałam w ogóle, że on nie znajdzie tej... Ja myślałam, że on nie znajdzie tej fundacji, a tu nagle jest Jean. Nagle jest Jean na tym zdjęciu, tego to ja się nie spodziewałam. Czy Namjoon właśnie odkrył, że Jean zapłacił ten rachunek? To nie był mistake, to nie był błąd. No. Dobra, ale skąd on wziął tyle pieniędzy? O nie, ciężko mu oddychać, co się dzieje? Dlaczego on musi tak żyć? I skończył się szósty odcinek! Dobra, damy radę, jeszcze jeden ostatni. Bo zrobienie tego odcinka w innym odcinku jest bez sensu, bo to jest ostatni odcinek z tej serii o Namjoonie. 5 maja 2022 roku. I Jean ma takie, o, w końcu uratowałem Namjoona, dobra. Jest ewidentnie z siebie dumny. Uratował Jungiego 2 maja. I zostaje mu trójka. Jimin, Hoseok i V. Nagle Namjoon do niego pisze, pyta się go o numer rachunku, bo nie chce jego pomocy. O to tu chodzi. Dowiedziałam się niedobrze. Ale Namjoon nie odbiera. Super, i teraz będzie udawał, że nie wie, o co chodzi. O co chodzi, jakie pieniądze? Ale nie może tak być. A jeżeli bym kliknęła coś innego, to byłoby inaczej, czy nie? Dziwna jest ta ich relacja, serio. Ale za co on ma przepraszać? Czy on ma przepraszać za to, że zapłacił jego rachunki? On chciał mu pomóc. No ale Namjoon myśli, że jest mu go żal. A to nie o to tutaj chodzi. Dokładnie, on chciał tylko pomóc. On chce się spotkać. I chce mu się odpłacić i chce, żeby Jean przestał do niego dzwonić. Nie, no tak się nie robi, no. No i co teraz? Co teraz zrobimy? 8 maja. Utopia, jednak tam była utopia.
Namjoon znajduje kolejną pracę 9 maja. A nie, dobra, to jest ta sama praca, w ogóle co ja gadam, nie? I chcę odpłacić mu, chcę mu oddać te pieniądze. A, daty nie zauważyłam. O, dodatkowe pieniążki, więc Namjoon się zgadza. Przystanek! Przystanek z Highlight Rail, serio! A! Pomocy. I on wie, że to jest graffiti Taehyunga? Co się dzieje? Co się dzieje? Będę płakać, co się dzieje? Jaki ambulans? Co? Kto? Kogo uderzyło auto? Nie wytrzymam tego! Ej, no tak się nie robi! Halo! Nie no, bez hitu mam łzy w oczach, przecież tak się nie robi. Jakiś dalej. Jungkook. Serio, żeby zagrać innym członkiem, trzeba to wykupić? O co tu chodzi? Ja chcę wiedzieć, co jest dalej, ale się nie dowiem. Przecież to jest najgorszy... Najgorszy ending, w ogóle najgorsze, co mogło się wydarzyć w moim życiu w tym momencie, serio. Wypadek i jakby wypadek samochodowy mi się od razu kojarzy z wypadkiem samochodowym Jungkooka, ale Namjoon powiedział, że ktoś wyglądał jak V. O co chodzi? Dobra, nieważne, kończę ten odcinek. I chyba pora wykupić jakieś premium, nie wiem co, cokolwiek, bo ja po prostu nie przeżyję, nie? Nie przeżyję tego. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem w szoku i nie wyjdę jeszcze z tego szoku bardzo długo, więc zostawcie łapki w górę dla mnie jako pomoc na wyjście z szoku w ogóle. Co? Dobra. Łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, albo jeszcze tego nie zrobiliście, nawet nie mogę się wysłać w tym momencie, jestem tak w głębokim szoku, nie spodziewałam się. Ale mam nadzieję, że ta seria wam się podoba i chcecie więcej, więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Bikit, dlaczego?